Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie Vexo, Kanał Zamknięty, Kubak oraz Olson OBS. Bardzo was dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, a jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk, każda osoba zostanie pozdrowiona w odcinku, także myślę, że warto. A teraz zapraszam do oglądania. Siemanko moi drodzy, ja jestem Tenis, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj wam przedstawię kilka nowych informacji na temat nowego domu kamerzysty, także stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a ja zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. A więc dobrze moi drodzy, zacznijmy od tego, że się wprowadził tam nowy lokator, a raczej dwóch nowych lokatorów i moi drodzy, chyba nie jest to niespodzianką, że oczywiście jest to Kasper Ritz oraz jego dziewczyna. Tutaj możecie sobie zobaczyć story. No i co moi drodzy, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. A jako taką ciekawostką jest to, że garaż, który kamerzysta ma na swojej posesji, pomieści aż 7 aut i jest większy od przeciętnego domu. Także moi drodzy, naprawdę jest grubo. Tak patrzę na ten garaż, który ma powierzchnię 280 m2 i przecież to jest większe od domów. Garaż jest większy od domów. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o garaże, to jest jeden chyba z większych garaży, jaki w ogóle widziałem, nie? Jeszcze dwupiętrowy, to jak chata prawie. Nie no, to jest jak chata. Ludzie nie mają chaty 280 m2. No, przykro mi! Bardzo mi przykro! Kamuś również pokazał, jak wygląda ten oto dom, także moi drodzy, zobaczcie sobie tutaj. Może nie jest on w pełni pokazany, ale jest naprawdę dużo fajnych i ciekawych zakamarków pokazane. Także moi drodzy, tutaj macie Instastory. No i naprawdę, powiem wam, jest grubo. Ale najlepsza informacja to jest, moi drodzy, na koniec. Zaraz wam powiem, zobaczcie sobie wszystkie Instastory. No i zaraz przejdziemy sobie do ostatniej, najlepszej informacji. A moi drodzy, już dzisiaj jak wstawiłem ten film na kanał Kamuś, wlatuje film o 15:30, gdzie pokażę cały ten dom z wewnątrz oraz wewnątrz. Także moi drodzy, naprawdę będzie grubo, ponieważ zrobi nam, jak to sam powiedział, taki wirtualny spacer, że pokażę ten dom naprawdę szczegółowo. Także moi drodzy, czekajcie na kanale Kamusia właśnie o godzinie 15:30. Ja jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Także co, to tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu, cześć!